W ostatnich latach wzrósł i to znacznie bagaż doświadczeń naszego miasta. Mamy już doświadczenie z organizacji wielkich koncertów, międzynarodowych konferencji z udziałem najwyższych przedstawicieli władz. Wiemy jak zorganizować mistrzostwa w piłce nożnej, wiemy też jak radzić sobie z korkami, remontami i utrudnieniami w ruchu. To ostatnie doświadczyliśmy chyba najmocniej na własnej skórze. Doświadczenie jak wiadomo procentuje na przyszłość, o czym już możemy się przekonać. Pomimo tego, że trwa remont Kaponiery, wiaduktu Górczyńskiego i ruch jest znacznie utrudniony, to pierwsze, dzień szkoły, mimo obaw nie zaowocował horrorem w komunikacji. To może dziwić, bo więcej niż połowa tramwajów jeździ po zmienionej trasie. Nie inaczej jest też w przypadku komunikacji autobusowej. Tutaj także wiele zmian, z czego najbardziej chyba symboliczną jest likwidacja linii pospiesznej A i zastąpienie jej dwoma różnymi liniami. Warto dodać, że wraz z powrotem Poznaniaków z wakacji i wypoczynku na torowiska powróciły także dodatkowe składy tramwajowe, które kursować będą z większą częstotliwością niż to miało miejsce do tej pory. Nie wolno zapomnieć, że wakacje poznańskie torowiska nieco się rozciągnęły, bo oto zyskaliśmy nowe połączenie z Franowem. Obecnie kursują tam trzy linie 1, 16 i 18. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji w naszym mieście można znaleźć na stronie mpk.poznań.pl bądź ztm.poznań.pl.